Trzeba było trochę poczekać na wydanie tego albumu, hipocentrum Snap i na to, żeby on do mnie dotarł. Ale dotarł. Wydałem 21 grudnia minionego roku, czyli tak naprawdę 10 dni przed końcem roku 2017. Dlatego ten album jest cały czas świeży. Jeżeli go nie słyszeliście, to witam Was w roku 2018. Upadł mi, to będzie mój egzemplarz. Eee... Fajnie, że wyszliście z hibernacji albo z jaskini, jeżeli go jeszcze nie słyszeliście. Jeżeli go słyszeliście, to wiecie, co jest ja za tym krążku. Ja Wam pokażę, jak jest wydany oraz dam Wam możliwość zdobycia go w konkursie. Ale się potłukło. Ja żartuję cały jest ten album. Eee, porządne wydanie. Okej, okay, ten będzie mój, będę pamiętał. Nie nawet się nie wniósł. szczerze mówiąc. Jest foli, nowy. Pachnie! Miał być troszeczkę wcześniej unboxing, ale w poniedziałek wielkanocny coś mi odwaliło i nagrałem poprzedni materiał, nie martwcie się. To nie jest jakiś nowy profil mojego kanału, po prostu potoczyłem sobie beczkę i tą beczkę będę sobie toczył na tym kanale co jakiś czas. Wołoszański Rapu jest tego też przykładem, jeżeli nie wiecie o co chodzi, tutaj są te filmy w playliście na kanale. Cóż, w końcu to jest, słuchajcie, debiutancki wspólny krążek wszystkich reprezentantów Hipocentrum. Wow! nie? A w końcu... Dobrze, przejdźmy do mojego biurka unboxingowego, tam pokażę Wam jak to jest wydane, a na końcu będzie konkurs. I pomieszałem te płyty i teraz nie wiem, która to była ta upadnięta. Nieważne. Tak prezentuje się album y, Snap, hipocentrum. Ja użyję mojego noża do otwierania y, serka twarogowego, aby y, napocząć go, bo nie wiem, czy widzicie, on jest w takiej oto folii. Zaraz to zrobimy. To jest ten mój egzemplarz upadnięty, niczym meteoryt Tunguski. Mac. Pozbywamy się folii do wody zbrodni, lecą w kosmos. Co my tutaj mamy? Hipocentrum SNAP. Widzicie, jak upadł? Tak bardzo. Ale nie martwcie się, dostaniecie taki cacy. Um, biały digipak. Mamy tutaj ekipę hipocentrum Razy dwa. Gdyby się nie skumali, to są jakby oni. Tylko, że tutaj w sytuacji zamulenia to jest sytuacja jakby odmulenia, bo jakby o tym też jest numer SNAP tytułowy o odmuleniu ogólnym. Tutaj mamy pustą kanapę z otokocurem. Tracklista oraz logo hipocentrum, które bardzo mi się podoba, jednak mam jakąś słabość do grzybów atomowych, a cokolwiek to ma znaczyć. Zobaczmy, co jest właściwie w środku. Słuchajcie, to jest uu, numerowany preorder. Ta informacja mi umkna preorder a może po prostu limitowany jak z ilość egzemplarzy. Numer 643 na 1000, adres strony oraz wszystkie logówki zainteresowanych person, ponieważ. Uczestnicy zespołu Hipocentrum udzielają się także w innych ekipach. Logo Oksona, Apotokalipsy, Ill Minds, etc., etc. Tutaj mamy logo Hipocentrum, tylko że w kolorze i w większym rozmiarze. Otwórzmy to. Boże, jak dzisiaj zrobiłem duży kadr, ale jestem mądry. Wszyscy się tutaj mieszczą o to, że Hipocentrycy. Hipocentrumowie, członkowie spółki Hipocentrum, może tak będzie łatwiej mi to powiedzieć, jak człowiek, a nie jak jakieś zwierzę niedouczone. Płyta Snap, Hipocentrum, nie płamałem jej. Pięciu wspaniałych. Widzimy tutaj wszystko jest w takim tonie białym, utrzymane. I jest książeczka, moi drodzy, czyli można można tutaj wkleić książeczkę. Ona jest wklejona. Tutaj, że tak powiem, ostatnią stroną. Trochę to nielegancko zrobiłem. Tutaj. Ale przelećmy od początku. W środku domyślam się, że są tak zwane teksty. Tak, dokładnie. Pierwszy, numer, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, my, jedenasty, dwunasty, trzynasty i sześć razy sześć. Dokładnie. Tak to właśnie wygląda. I tutaj na ostatniej stronie, że tak powiem, okładkowej, gdzie płyta jest wklejona w opakowanie w, mamy tak zwane podziękowania oraz. Krediccy. Gdyby ktoś nie wiedział, na przykład, kto tworzy ekipę Hipocentrum, o co w tym wszystkim chodzi, macie tutaj wyjaśnione, aby nikt nie miał wątpliwości. I wydaje Wam się to śmieszne, Jacek, przecież doskonale wiemy, kto tworzy ekipę Hipocentrum. Wiecie co? Ja już widziałem takie pytania o takie rzeczy, że nie zdziwi mnie pytanie już tak naprawdę o nic. Tak, wydany jest ten y, krążek. Jest wydany niezależnie, nie jest dostępny w tak zwanej y, sprzedaży fizycznej, przynajmniej w sklepach. Wam znanych dużych sieciowych jest na stronie dostępny, tak jak tutaj głosi, wnętrzej płyty hipocentrum.pl, jeżeli chcecie go nabyć. Jest oczywiście do nabycia dostępny cyfrowo, dosłownie wszędzie. Tak on wygląda, tak jest wydany i fajnie by było, gdyby podziemne albumy były już wydawane w takim standardzie, bo naprawdę jest to do zrobienia. No i co? Przejdźmy może do tak zwanego konkursiwa. Słuchajcie, teraz czas na zadanie konkursowe nie na pytanie, zadanie. E bo nie będę Was jakoś tutaj wypytywał o zespół Hipocentrum, bo może pytanie będzie za trudne i potem nie odpowiecie, ale powiedzcie mi takie pytanie. Jaki jest Wasz ulubiony numer z płyty Snap? W końcu mam już ona kilka miesięcy, słuchaliście ją na pewno, a jak nie, no to hmm, posłuchajcie. Jest dostępna oczywiście na YouTubie, wszystkich tam Spotify, Deezerach, Tidalach i tak dalej. Jest też do kupienia w MP3, z tego co widziałem. I napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony numer. Ja użyję maszyny losującej. Przy wybieraniu e, zwycięskiej odpowiedzi, bo teraz tak rozwiązuję konkursy, już jakby to zrzuciłem z siebie na e, pewien algorytm na stronie internetowej. Ale oczywiście, przy zwycięskiej odpowiedzi, poczytam, co mieliście akurat do powiedzenia, czy w ogóle wymieniliście chociażby numer z tej płyty. Hej, no nie? Także to jest Wasze zadanie, widzimy się w kolejnych materiałach. Wywiady nadchodzą, e, jeden już jest nagrany, czekam na publikację, wiecie z kim wywiad, e, kolejne nagrywam na dniach, także hej. I dużo się będzie działo, już miesięcznicę muszę nagrać za miesiąc, marzec. Także stay tuned!